W dzisiejszym odcinku naszego programu wyjątkowo pojawią się sami panowie. Sezon zbliża się wielkimi krokami i wszyscy już ruszają na siłownię, żeby przygotować się do nadchodzącego sezonu. Zobaczcie sami, co robią w wolnym czasie. Hamilton w ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu zabrał swoich przyjaciół na siłownię. Niestety nie wszyscy mogli wytrzymać tempo i ciężar tych ćwiczeń. Wsłuchajcie się dobrze. Po świątecznej przerwie w rodzinnym domu Daniel Ricciardo wiedział, że to już najwyższy czas, żeby wziąć się do pracy na siłowni. Zobaczcie, jak kierowca przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. Niektórzy kierowcy już ciężko pracują, a inni jeszcze się relaksują. Przykładem tego jest Dani Sordo. Zobaczcie go w akcji. Lucas Di Grassi należy do tej części kierowców, którzy nie chcą zaczynać treningu zbyt ciężko. Co robi w wolnym czasie? To, co tygryski lubią najbardziej, czyli upala gokartem po zamarzniętym jeziorze. Już wiemy, którędy wjazd jest do Matrixa. Jest on w Los Angeles. Przekonał się o tym niedawno Andrea Dovizioso, który został zabrany na przejażdżkę przez filmowego Neo, czyli samego Keanu Reevesa. Pytanie jest, którą pigułkę wybrał? Niebieską czy czerwoną? Jednym z najciężej pracujących przed sezonem jest Valtteri Bottas. Finn nie robi nic innego poza skakaniem, bieganiem, jeżdżeniem, graniem w hokeja, znowu bieganiem. Zresztą zobaczcie sami, jak on naprawdę ciężko pracuje na siłowni. W tym tygodniu Toto Wolff świętował swoje urodziny. Jego żona Suzy wrzuciła na Facebooka jego zdjęcie z dzieciństwa, a on obchodził swoje urodziny jak na prawdziwego mężczyznę przystało. A na koniec zobaczcie, jak Alex Rins przestraszył się odrobiny śniegu i przygotował swój samochód do zimy. Jeżeli nie chcecie, żebyśmy coś przegapili, to wyślijcie nam to na adres redakcja@vroom.tv. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, klikając tutaj. A my widzimy się ponownie w przyszłym tygodniu.